Ocknął się znowu. Coś strasznego stało się w domu. Wiedział. Obudziły Adasia hałasy, ale rozpoznał je dopiero po chwili, gdy usiadł w łóżku i przetarł oczy. Rozbiła się szyba. To, co usłyszał przez sen, to był trzask sypiącego się szkła. Spadło też coś ciężkiego na podłogę, a mama krzyknęła przestraszona. Wszystko to działo się w pokoju rodziców. Wyskoczył spod pierzyny i podreptał przed pokojem.